Znajdujemy się przy zbiegu dwóch przyszłych ulic. To jest ulicy Krzysztofa Kieślowskiego i ulicy Włodzimierza Szamańskiego. Są to ulice, przy których będą zlokalizowane przyszłe budynki domków jednorodzinnych, więc gmina Mieroszów przygotowuje działki. Tych działek będzie ponad 30, oczywiście z przeznaczeniem na sprzedaż dla potencjalnych zainteresowanych nabywców. No, chciałbym powiedzieć, że również obecnie przygotowujemy dokumentację drogową na te dwie ulice, w której uwzględniamy kwestie zasilania wodą, czyli sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć deszczowa, jak również oświetlenie tych dwóch ulic. Panie burmistrzu, to dla wszystkich tych, którzy są potencjalnymi nabywcami, jak moglibyśmy spróbować ich zachęcić do tego, żeby właśnie kupić działkę w waszej gminie? No, panie redaktorze, przede wszystkim to jest piękny teren. Jest to teren nasłoneczniony w kierunku granicy polsko-czeskiej. Oczywiście tej granicy umownej, ponieważ już jesteśmy w Schengen, więc takiej granicy nie ma. Muszę dodać, że ten krajobraz tutaj wokół nas, który jest zachwycający, więc ci wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać i będą chcieli wybudować się w gminie Mieroszów, zachęcam do wykupywania działek właśnie przy ulicy Krzysztofa Kieślowskiego i przy Włodzimierza Szamańskiego. To jest taka bardzo przyjemna strefa, gdzie na pewno wszyscy, którzy nabędą tutaj te działki, będą z tych działek zadowoleni, a przede wszystkim będą mogli sobie tutaj zamieszkać w takiej oazie spokoju i ciszy. To jest 15-20 minut taki dojazd z Wałbrzycha, ale też muszę powiedzieć, że niech ten Mieroszów wreszcie będzie taką typową sypialnią, gdzie ludzie będą mogli sobie rzeczywiście wypoczywać, odpoczywać, mieszkać, a przecież pracować mogą w Wałbrzychu, na strefie, mogą pracować na strefie w Kamiennej Górze, więc Mieroszów, za spokoju, ciszy, bardzo serdecznie zachęcam.